Dzisiejsza dyskusja jest walką optymizmu z pesymizmem, więc chciałbym zauważyć następujące rzeczy. Pierwsza rzecz, że pan profesor twierdzi, ja też tak uważam, że immanentną cechą kapitalizmu jest narastanie nierówności. Drugą rzeczą, którą trzeba zauważyć, jest wyczerpujące się zasoby świata tego i które powodują, że tak jak Susan George o tym pisze, nastąpi walka o te zasoby. Trzecią sprawą jest geopolityka, czyli walka między różnymi formami kapitalizmu o dominację w tym świecie, która ostatnio coraz wyraźniej daje znać o sobie. Kolejną sprawą jest protest całego Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu przeciwko neokolonialnemu wyzyskowi, który wyraża się w tej chwili w tej muzułmańskiej krucjacie, jak gdyby przez terroryzm i tak dalej. Jeżeli uznamy, że te procesy są rzeczywiste, jeżeli uznamy, że to się rzeczywiście dzieje, to co my tutaj robimy, to jest walka pomiędzy pewnym światem intelektualistów, którzy próbują przewidzieć, rozpoznać, co się w tym świecie dzieje, a obiektywnymi procesami po prostu historyczno-społecznymi, które prowadzą do tego, że w efekcie rozniosą kapitalistów widłami. Ja taką wizję po tej dyskusji uznałabym za dominującą. Co państwo o tym myślą?